Gram Ezrealem pod żydowski build. Partiatik! Live. Jak można mieć 9 pingu? Co? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Energola od WK piłem obydwa. Żółty jest lepszy, dużo, dużo lepszy. Ale... takie... powiedziałbym, że żółty jest porównywalny do monsterów i tyle. Ale nie jest jakiś wyjątkowy. A podstawowy mi za bardzo nie smakował. To chyba już mówiłem. O, padła. Nice! Zarąbiście! Kto to? A, Didorski. A, no tak, on gra Twitchem, zapomniałem. Kojarzę, jak grał już kiedyś Twitchem ze mną. Niezły agent. Ile golda już? 18. Nice. Lubię grać z Realem, widzowie. Kurde, co? Ty, ładnie, manę, ładnie nasakowałem. 40 golda. Co? Tylko? To ile miałem? Miałem wcześniej 16? Chyba? Dziękuję bardzo. Skąd te 13 miesięcy? Zebrało się, chłopie. Czas tak zapieprza. To jest chore. Chwila nieuwagi. Lata lecą jak chore. Ty, kiedy był ostatni przedłużany? To też dawno chyba. A ja na LOL nie wstawiłem rezydenta na YouTube'a. Ja pierdzielę, jestem niezłym nygusem. Egitka, musisz tu leżeć. No jak wczoraj? W sierpniu? Ty, to niedawno. Myślałem, że dawniej. W sumie. No można mówić to słowo, to jest inne słowo. Ej, lag! O Jezus. Dead? Ona ma flash. Mam wystarczająco dużo czasu. Mapa? Nie. Jest! Boże! Ja pierdzielę! Oj, oj, oj! No to było już, widzowie, na włosku. Ale ładnie, co? Odfleszowałem do Tureta, kiedy ona rzuciła E. Oro niezłe, co? Trzeba przyznać, że orka potężna. Ona tu już jest? Szybko? Jeszcze ani razu nie cofałem. Jest sens tam erkować, czy nie? Nice. Ty, zobacz to! 80 golda! Przeciwnik pokonany.
Dwa trupy. Ale plombę dostała. Nice. Ty, ładnie są tą kasę. Czekaj! Tylko 10 golda! Był jakiś nerf na tej runie, nie ma bata. Musiał być nerf na runie. Bo ona więcej dawała wcześniej. Dobrze, Mario. Wyróżniają się wiadomości, jest oro. Muszę cofnąć. Ładnie ją wnerwiam. Czekaj, ja mam tepek. Ty, nie wiedziałem, że tak mało mi brakuje. Ty, czekaj, co ja chcę lecieć? To nam? Nie, Duskblade. O, chyba mi nie zabił i tak. Więc spok. Co to? Nice! Ile golda? 150 już! Esencik! Masz rację! Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Esencik, rzeczywiście. Ty, ładny siano wlatuje za hitek taki, o. Czego ty w dupę, szmulu? Ezem pod koronę? Nie, do dupy jest korona. Korona jest dobra na postacie mało mobilne, mi się wydaje. Daje movementa, więc spoko, plus... No jak się ktoś się wbije, to nie padniesz. Bo daje jednak tą odporność, a to combo pierwsze. Czekać tu, czy nie? Ty, ona pójdzie serio naokoło. Korona najlepsza? Zbufowali ją? Przed przerwą była totalnym gównem, bo dostała takie nerfy. Czemu my ich tak gnoimy? 13-4. A no ta, w sumie. Za bardzo ich gnoiliśmy. Najgit. Trafi? Trafi. Ty, co ja w dupę robię? Przecież ona mi pół HP ledwo zadała. Ja jestem retardem.
Ja pierdzielę! Bardej! Bardęga po przerwie się odpalił, sorry. Megi, co ma się stać? Stanie się! Nie zmienisz przeznaczenia, ok? Pamiętaj. Dead? Jak dead, to se nastakuje golda. 40 golda. 300 golda, nice. Tego bulta pójść? Chyba tam. Co Akali zrobiła? A, XD jak zagrała. Ograła Twitcha i się poczuła. Ograła! Wbiegł jej pod tureta, żeby paść. Ja pierdziel, play z życia. Dobra. Ej, nie mam TP-ka. Gdzie TP-k? Ty 4-0 Tahmkench. Ale Tahmkench jest broken. To jest broken champ. Nie ma co. Puszcza cię? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Nie trafię nikogo. Dziękuję bardzo. Na Goliborde 5 Kekium. Czy wiesz, że Random Drops, mimo że stanowi 20% całego tramu, to jest odpowiedzialny za 50% wymiary? Niezła matematyka w takim razie. Czekaj. Czyli 20% teamu stanowi, bo jest jednym z pięciu, ale 100% deadów to jest jego, tak? Jeżeli chodzi o cały team. To pasuje nawet do jego życia. Taka statystyka. 50? Nie, to kłamstwo! 100! To musi być 100! To się coś pomyliło. No jak 50? To 100 na stówę. Dead? O kurde. 4-2-0. Czaj, co się dzieje? Ty trafiła. Kurde, w dupę! Nice! Ty, nie spodziewałem się, że polecimy, wiesz? 400 golda. Przepraszam, że krzyknąłem. O, kraulasz. Ale dobrze, że padliśmy. Bo no jest 19-12. Już się fajnie zaczyna robić. O, Wardenga nam idzie. To Wardenga serio ma Iron 4? W sumie. Ale on pierwszy raz rzucił chyba w ogóle w Lola gra. Chyba nigdy nie grał wcześniej. Ale myślisz, że to ty, a to ja. Siema, zabić cię. Przeciwnik pokonany. Ja pierdzielę! Boże! Dostał? Dostał, ale... Ty! A nie, dobrze. Ja. Bardzo dobrze. Koniec serii. Jezu, ona ma Erkę?
Wardenga. Teraz główna zagrywka nazywa się Wardenga. To mi się podoba. Batacha. 2,5 godziny zajęła ci jedna dodatkowa mapa w Kingdom Rush Origins? Kurde, te mapki dodatkowe niby spoko, ale niektóre są serio tak przesadzone, no naprawdę. Żeby na 3 gwiazdki przejść. Nie wyzywaj, bo zaraz idzie film o tobie. To nie jest Konopski, że się tak odkleił. Bardenga wydaje się być normalny. Ale też nie znam go, tylko tak mówię, wiecie, po tym co widzę. Konopskiego też nie znam, ale po tym co widzę, to jest mocny wystrzał. No i co, miał być speedrun buildu. Zrobiłem 500 golda i te 500 golda już trzyma się i trzyma i nic się nie zmienia. Bóg jakiś? Nie wiem, Black Blue, nie wiem. To chyba u ciebie. Chociaż jakoś nie zwróciłem uwagi, ale pamiętam, że przed przerwą czasem miałem. Bo miałem ligę przeinstalować, bo jakieś bugi były. Więc może u mnie. A wiesz, tak rzadko w ligę gram. Po miesięcznej przerwie, że ja nic nie widzę. Ty, ale Wajty ja bym na combo zapieprzył? Nie. Nie ma bat. Kurde, jest szansa, że Akali tu będzie szła. Nie zabijemy jej. Ona cofnęła! Ja pierdziele ty! Jak ten typ, co kiedyś grał LB. Jak on się w dupę nazywał? Wiecie kto? Logan Cappuccino! Ja pierdziele, jak nikt! To ty jesteś moim idolem, witam! Logan Cappuccino ma ty suba! Słynny rudy w dupę Logan Cappuccino. Witam cię. Chyba prawdziwy. Tak czuję, po prostu ja to czuję. Nie pytaj skąd. Po prostu czuję, że to prawdziwy. Będzie ktoś szedł tu, gdzie ja stoję, czy szansa jest niestety ujemna? Za ile uderzyłem? O, 50 golda. Za 50 golda uderzyłem. Ty, bo my się trochę z niej bawimy, wydaje mi się, czy nie? Ale idealnie się zgraliśmy w dupę. I was in alpha, a to ninja. Ta no, trzeba było się zgrać. Ja pierdzielę, co to w dupę było? Co to za pluskiew? Daj mnie to. Oła. Ej. A ja mogę wyjść, nie wiedziałem. Ty, nie wiedziałem jak ult tego działa. Fajne, dzięki. Gdzie ona jest? Ja pierdzielę, widzowie, nie ogarniam. Aj! Ale głupi w dupę jestem.
Egitka, bardzo ładnie. Wardenga. Logan nie odpisuje. Ty, dawno nie widziałem żadnych shotów u Parisa, co tam u niego? Ty, a on był na Fame MMA w tej loży na tym ostatnim, czy nie? Bo tego nie wykupiłem i nie pamiętam. A nie było go. A teraz ma być coś? Albo na tym Hailey? Ty, a co myślicie o tej nowej gali, co tam ma się napieprzać? Ten prawdziwy P. Co lubi małe dzie. Ten prawdziwy. Wiecie który. Nie, jakoś, wiecie który, kamerzysta. Tylko ja nie wiem, ktoś tam ma jeszcze bić. Nie widziałem za bardzo. Sparta fan, siamo Gunbana. A jaki masz nick? Normalnie. Kurde. Ty, nie dymamy ich za bardzo. O kurde, oni ci coś zadają? Nie mogę, oni nic nie zadają. Dzięki Sebmaz. Ty żyje. Dzięki. Wardenga im pomógł. O kurde. Dzięki Sebmaz za 2 miesiące. Właśnie policzyłem TikToki, wszystkie jest 150, każdy petarda. Ale jak to wygląda, że ja bym na twoim koncie oglądał w jaki sposób? Jak to się sprawdza? Wiesz, że jestem boomerem. Tak, Kuba. Ale nie da się już tego samego itemu budować 2 razy, więc nie będzie już 6 razy Warmog czy inne. Niestety, bo lubiłem robić te serie. Ale zabrali. Zabrali mi radość z życia. Nice. O, infernale duże! Ty, można by to przeciągnąć tą grę trochę. Przedłużyć. No, to prawda, guziec. Piękny czas. Dam ci konto, wejdziesz w profil polubiony od samego końca po kolei. Będziesz co oglądał, jak na głównej, ale strzałeczką. Okej, dobra. Ty, a kto się ma bić na tej gali, co będzie ten kamerzysta? Bo ja w ogóle nie wiem. Czy warto to będzie oglądać? Czy pluć na to gówno? W sumie ja bym na to plus z samego faktu, że kamerzyście w dupę dali angaż. To jest pu na to. Ale inni mogą... Nie no. Dla mnie samo to, że kamerzysta będzie, to już za dużo. A będzie kap. Ja pierdzielę, ty, jakie plugawe tam osoby biorą. Będzie ten Jaś Kapela, będzie kamerzysta. Co to w dupę jest?
Co to za miejsce ta? Jak to się gówno nazywa? Nikt nie padł? A czy nie padła jedna osoba? Sobotę tam ma być? Ja pierdzielę! Co roku ja go kojarzę tylko z jednego wywiadu. Nie wiem co on tam... Ja nie wiem co on robi. Nie odbędzie się ta gala jak to? A co się stało? To Najmana się ma nie odbyć. Słyszałeś nową nutkę Freeza? Właśnie nie słyszałem. A ja wczoraj też nie słyszałem, ale widziałem, że wyszły. Tylko właśnie tak zostawiałem, bo mówię, a na streamie zobaczę. Tylko się trochę powrót przedłużył. Także jutro się zerknie. Ona ma mnie na kombo, czy nie? Ja pierdzielę. Nice. Sobota z bratem Pudziana się bije. O Prime? Kim Prime? Prime to jest wykrzyknik Prime Sub jest za darmo. Nie licząc tego, że ci ściągają 50 zł z konta, ale to jest tylko drobne, jakby małym druczkiem i mało istotne, ale jest za darmo tak to. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Kiedy stream jutro będzie? Dobra, można się już z nimi normalnie napieprzać, wystarczy ich feedowania. Dzięki za pomoc. Możecie ich teraz dymać. Zobaczymy jak zareagują. Pusza barberem? Co to jest? Barona robią? Ty, barona robią. Ty, barona robią. Ja się widzę. Dziękuję pan Gierczyca. Ty dwóch Gierczaków już subskrybuje ten kanał. Co jest w dupę? To ilu Gierczaków serio jest? Podrób. Witamy orka, ja pierdzielę, co tak ostro? To żona? A no to w sumie, tak. Tysiące orków na północy. Tupe orki atakują. A, bo ty se... Ej, nice! Mamy dużego Infernala! Giga Chad! Co robisz? Ty, gonisz dla jaj? No kurde! Siema Matex. Ciekawe jak orki się zapatrują na to, że dzisiaj Microsoft kupił Blizzard. CO TY PIEPSZYSZ?! Microsoft... Blizzard nie będzie w Activision śmieciowym... Nie, można to obrażać? TY! CO TY GADASZ?!
Ty, to może wyjść tylko na dobre. To może wyjść na dobre. Ja pierdzielę. Warcraft 4 niedługo. Remaster Warcrafta 3 poprawiony. Boże. Same plusy. Blizzard... Microsoft kupił całe Activision? Microsoft Flight Simulator Org Village. Ty to... Byłoby dobre zwiedzić miasto orków z taką dokładnością. Fajnie by wyglądało. 31 minut. Kurde, nie to kliknąłem. I... Nie! Jak? Ja pierdziel! Gdzie Riven? Riven, Riven! A, cofnęła. Nie wiem, co się tu podzieje. R? Ale na co? O, dostał. Dużo golda. No, gdyby przetryhardować, tylko 70% z tego to jest gold, bo to jest zasięgowy champion. To nie wiem, czy by to wyszło. Kupili Blizzard za 68,7 miliarda dolarów. 70 miliardów. Ale to może wyjść tylko na dobre. Blizzard to już się w taką otchłań wpieprzał, że no tragedia. Dziękuję Kerim za subka. Dzięki bardzo. A no tak, dwa konta. Dzięki widzę. Doceniam. Siema Dawid. O kurde, close. Jak leciała do mnie zerki. Kiedy Microsoft wykupi Riot? Może też by na to. Przecież nie wiem. Jakie Microsoft robi dobre gry? Mam Minecrafta. Chyba nie? Dobry dzień. O, dzięki. Można z tobą zagrać, czy nie zbyt? Jak masz suba, to jest wtedy duża szansa. Walić ją na 1 na 1, czy nie? Ubiłbym, czy nie? Tak? Właśnie chyba tak. Jak Pudzian Karpia. Przypomniał mi się ten TikTok. Chyba najlepszy jaki z Pudzianem widziałem. Jak ogłusza go, ale to przerobione. Piękna sprawa. Z tych znanych w Prime MMA. Stifler Tybori? Co to w dupie jest? Jestem Żydem, więc się chcę kurwa zobaczyć. No, ale jaki masz nick na czacie? 489 małpagimail.com dał na goliboardę 5 zł. Nie mam, ale mogę kupić XD. Test dra... Dziękuję ci bardzo. Ale jaki na czacie masz nick, widzu? A co to jest test drive? Kojarzę tą grę. Oddaję czy nie? Ona wie! Ja pierdzielę, no fajnie jest broken i tyle w temacie, w dupę. Ale w sumie ja to widziałem. Widziałem nety, ale Jin... Jin Cena, co to jest? A John Cena.
A no tak, a ty chodzi ci o ten przegląd TikToka, no? Dobre rzeczy tam były. Ty, ale mógłbym ten test drive oddaję na kierownicy? Czy to jest gra typu zręcznościowa, czy bardziej właśnie taka na kierownicę? Ale to... Ty, wracam, bo się trochę cykam? Tu powiedział Twitch? Słyszałeś to? Wiedziałeś, że on ma taki tekst? O kurde. Niezłe. Ty, nie wiedziałem o tym, zarąbiste. Weź te zrób jeszcze raz, dawaj, cofnij. Ja pierdziele, zarąbiste. No wiem, że z mema, dlatego się cieszę. A tak to po co bym się cieszył? Nie wiedziałem o tym. Logal Cappuccino na czacie! O! Jak? Jak? A oni mają Eldera, tak? Ty w dupę. No nie mogę. Ty się cieszysz, jak nasrasz na talerz, to już nie wiem. Jak nasram na talerz, skoro ty mi taki filmik wysyłasz Amy na pri... Dobra, Zwarterek, jutro się widzimy na gotiku. Tej muzyki nie ma. Koniec serii. Co się dzieje? Wracam, bo się trochę cykam, umarł. Ja pierdzielę! Panowie! Koniec utrudniania! Aha, kończą? Nie, baron. Nie mają barona, tyle dobrego. Ale nie skończą. Nie mogą skończyć. Luxy Twitch na cały team. Test drive jest spok. Normalnie do salonów samochodowych bijesz, żeby kupić furę. Wybierasz wnętrze i te... Da, jak IRL kupujesz chaty, garaże na wszystko. Nie znam, nie znam. Kojarzę coś bardzo starą grę Test Drive. Ale może po prostu podobny tytuł był. Forza? Tą najnowszą widziałem. A ona jest na kompa? Ale nie, ja nie planuję na razie tego robić. Ale jak widz napisał, że wychodzi jakaś nowa gra, to się zainteresowałem. Nie idę spać, tylko oglądać streama twojego. Ale z czatu znikam. A! Sorry, jak głupi w dupę. A na Xbox Passie, spoko. Baron, baron. Kurde. Zamiast grać, to gadam się z wami i nawet nie wiem, co się w grze dzieje. Trochę olałem grę, ale tak już jest. Luis tą grą. Dobra, róbmy. Czemu? Jutro jest gotik. Jutro gotik dalej. Od areny prawdopodobnie, tak jak obiecane było. Znaczy mam nadzieję, bo ja nie wiem, kiedy jest arena. Widzowie pisali, że ona jest właśnie wtedy. Zmiana gry jutro. Druga gra w ligę.
Kolekcjonera? Jakiego kolekcjonera? Co to jest za item? A kolektor! Ja pierdzielę. Kolektora za buta w pieprze. Kurde, widziałeś to? Tu była! A ja tu! Aj. Oni nie mają Eldera, to już za mnie nie wygrają. Jaka bomba, ja pierdzielę. Co? Co się w dupę dzieje z tym Twitchem? Co by im robić? Kurde! AP Twitch? A, rzeczywiście AP, no. Niezły, niezły. A jak grają kiedyś AP Twitchem, nie pamiętam. Niezły się wydaje. Ale tanki szmata. Ej! No nie, nie, nie! Jeszcze chwilę. Wiem, że gra trwa 40 minut, ale... Jeszcze jeden teamfight. Kurry. Jak to się w dupę? ADP! Boże! Rób, rób. No jak zamiast Hydry buta? Ej! Aha, bo myślałem, że Eldar dawał dodatkowe AD z tego. Strasznie dużo AD mam. Ile ma AP on? 800 tylko? I takie oro? Nie, niezły, niezły ten Twitch. Pewnie nie ma tej runy, tej. To i nam mogą zagrozić jeszcze, czy mogą sobie palcem pogrozić najwyżej? Nie padło w dupę. Haha! Pu na ciebie w dupę! Jakie DMG. O której kładę się spać i wstaję mniej więcej codziennie. Ja mam taki naturalny cykl, który trwa jakiś czas, że coraz później się kładę spać i coraz później wstaję. I wiesz, że na przykład wstaję o 14 i kładę się o, nie wiem, 6. I to się tak naturalnie zmienia, aż na przykład jest tak, że wstaję o 6 rano albo wstaję o 4, a kładę się, wiesz, 20. Albo o 22. I to mi się zmienia co jakiś czas. Nic z tym nie mogę zrobić. To jest naturalny cykl zagłady. Ja już go zaakceptowałem, nie walczę. Zaakceptowałem go, nie walczę z nim. Ja pierdzielę! Cia, mogę unbana, chyba wiesz kim jestem. Przeciwnik pokonany. Chyba możesz bana na tym koncie wyłapać zaraz. O, dobrze. Widzisz? To nie jest tak, że tylko ja chcę, żebyś ty miał bana. To jest tak, że moderatorzy też chcą, żebyś miał. Rozumiesz? Podpadłeś moderatorom. To im musisz powiedzieć.
coś. Sadgę. Sorry. A, mnie Omeldera. Czemu ty żyjesz? A, to ja. Kurde, no nie wiem gdzie są. A. Podbadł moderatorom nerdgę. No ale co, no taka jest prawda. Ale ja się przemieszczam, ja pierdziel. Fajny dla ciebie Eternals, powiem ci tak, dla mnie jest dziwne. Nie, jak na Marvela, nie wiem, trochę takie... Fajnie ktoś napisał, że takie Power Rangersy Marvela. Dla mnie trochę takie z dupy na siłę OP. No nie wiem. Fajny powiedzmy jako prowadzenie do kolejnej fazy. Tej takiej kosmicznej czy coś. Ale jak na film Marvela to poziom wyższy na pewno niż Thor Mroczny Świat czy jakoś tak. Wiecie który? Albo co było gorszy niż ten Thor? Jaki był gorszy film niż Thor ten, wiecie który? Nie, to Hulk. Ale Hulk się nawet nie zalicza oficjalnie, to Louis z nim. Sadg. Ale ja słyszałem, że Shang-Chi ma dobre opinie. Shang-Chi. Ale nie wiem, bo nie widziałem nadal, nie chciało mi się zebrać. I Czarnej Wdowy też nie widziałem. Ale oglądałem serial, wszystkie seriale, właśnie, oglądałem wszystkie seriale Marvela. I Loki najlepszy, to na pewno. Co jest na drugim miejscu? Wanda chyba. Wanda albo... Ten Hawkeye ma dla mnie fajny klimat. Ale, ale no nie wiem. Właśnie myślę, czy on jest wyżej niż Falcon. Punisher, ale nie, nie chodzi mi o te seriale. Chodzi mi o seriale te MCU. Falcon top! Top! Jak masz taką stertę gówna, chłopie. Jak masz takie szambo w dupę, szambo w to i toju. I to gówno leci na siebie. Pum, pum. Jedno na drugie gówno się układa. To na samą górę właśnie upada Falcon. Śmieć w dupę. Ale jako serial nawet fajny, bo dużo jest innych bohaterów i tak dalej. Torpedinio, dzięki bardzo za zasyłkę 3 miesiące, witam cię. Dostał Falcon, no bo co, bo... Ale dużo jest tego tematu w Falconie. Kto widział to wie, jest dużo poruszane tematu właśnie tego. Się nie przeszkadza mi to jakoś, bo jest to tak, jak to się nazywa, uargumentowane, że w miarę to pasuje, chociaż trochę za dużo tego jak dla mnie. Pieprzenia. Wiecie o czym? O niczym. Trailer Moon Knight jeszcze nie widziałem, a w marcu premiera to niedługo. Zobaczę, zobaczę. Nie wiem jak ja to przeżyłem. Chyba dlatego, że nie zerkowała, nie? Ale fajny ten Falcon, bo też dużo tego Falcona nie ma, ale wynerwił mnie ta postać.
Ale klimat ma fajny, tak jak Hawkej, jak to się mówi. Morbius niedługo? Dla mnie ten Morbius, czy jakoś tak. To jest film. Powiem ci moją teorię, która chyba jest nawet całkiem realna. Czemu ten Morbius powstaje? Sony go wypuszcza, a Sony ma prawo do garstki w dupę bohaterów. Garstki! Ale filmy o superbohaterach się mega oglądają. Więc na siłę go wpieprzają i będą go podłączać pod uniwersum. Ale ja nie wiem, czy film będzie jakiś dobry. Trochę jest taki z dupy dla mnie. No ale Sony musi kręcić film o superbohaterach, bo ma prawo w dupę do, nie wiem, paru. Demons ogląda Eternals. I co, podoba mu się? Nie no, ja nie szkaluję oczywiście tego Morbiusa, tylko jako filmu. Ale jako postać, to była postać zawsze w dupę jakoś drugoplanowa. Przynajmniej ja go z tego znam, może to jest problem. Ja go nie znam z głównego planu, tylko jakoś jako poboczną. To może ja mam problem. Nie oglądałeś tego? W Marvelu jest Black Knight czy coś takiego, bo w Eternal scenie po napisach... Tak, jest, ale ja nie znałem tego bohatera przed Eternalsami. Ale to jest bohater z Marvela, no. Defenders, ja słyszałem, że ma słabe opinie, ale nie oglądałem. Ja mało... Oglądałem trochę odcinków tego, Agenci Tarczy, ale dla... Kurde, to nie trzymało według mnie poziomu filmów. Było bardziej takie gadane, i to jest coś stare. Mi się to za bardzo nie podobało, ale może jakbym dzisiaj oglądał, by mi się podobało. Słabe. To nie wiem. No to też było trochę robione, że niby jest połączone z uniwersum, ale tak naprawdę jest całkowicie wypieprzone. Więc co, nie wiem. Mi się podobają seriale Marvela, te, które są teraz. Podobno Daredevil jest zarąbisty, muszę obejrzeć. Daredevil oddaje. A reszta to nie wiem. O! Jaka lepa na łeb! Dupę. Mucha. Serial o Panterze? No, ciekawe, kiedy serial o Panterze. W dupę. Jak ma powstać? Czy może zmienią aktora? A z tego, co słyszałem, nie chcą zmieniać. Więc będą zmieniać plany. A właśnie, obejrzałem w czasie przerwy DC film. DC Comics. Dupę, 4 godziny trwał ten film. Ten Justice League coś tam. Czy jak... Nie, to tak było? Nie pamiętam. Ale mnie to wnerwiło, bo nie był zły ten film nawet, szczerze. Nawet mi się podobał, tylko wnerwiło mnie to, że to jest koniec, nie będzie więcej w tym uniwersum. Zack Snyder, no. I to jest dla mnie debilne, bo tam jest tyle rzeczy wprowadzonych, a ja nie oglądałem pierwszej wersji bez tego Zack Snyder Cut. I ja nawet nie wiedziałem, że tam jest tyle wycięte w dupę. Ja się zastanawiałem, jak można to obejrzeć bez tego, to jakbyś obejrzał, nie wiem. Bez Thanosa, jakby był Marvel. Tak jakby wycięli go, bo byłby zbyt brutalny. Więc nie wyobrażam sobie tego. Ale no niezłe gówno jest. Grane z tym, że już nic nie będzie. Nerwili mnie, bo trochę szkoda, bo nawet fajno. Czytam czat? Czasem tak. Nie oglądałem serial tego traileru jeszcze. Zbyt OP. A właśnie ta teoria, że Thanos... A nie, widzieliście wszyscy Eternals? Mogę chyba mówić o tym, nie? Ja pierdzielę, prawie na hita. Haha!
Ale to spieprzyłem. No jak nie mów? A wy widzieliście tego? Eternals? Penta? Nie wszyscy? Ten film w ogóle był bardzo krótko w kinach, nie? Ile on leciał? Gathering Storm mam. 72 AD mam z tego. No właśnie, był bardzo krótko w kinach, ja nie byłem w kinie na tym. Byłem u kolegi. Pojechałem w czasie przerwy do Nowej Zelandii. On ma Disney Plus. I on mi pokazał, wiecie? Ale z tego co wiem, słabo się przyjęło Eternals. Też chyba było zbanowane w Chinach czy coś takiego. Wiem, Black Blue, że można. Ale wiesz co jest głupia? Nie wiem czy ty to masz, ale jest zablokowana płatność polskimi kartami i tak dalej. Durne w dupę, durne, nie chcą pieniędzy. Pieprzone myszkamiki. Ty, my tą grę sobie tak leje przeciągamy, gadając o Marvelu. Fajne. Ty tak Lokiego oglądałeś? A Lokiego oglądałem tak, że do Bangladeszu pojechałem i tam był mój kolega z Ameryki, który ma dostęp do wszystkiego, co jest na świecie. Momka mam. Ty, w Szwajcarii chyba jest Disney, no. Od Eternals dwa filmy gorsze, mianowicie Thor 2 i Kapitan Marvel. Kapitan Marvel jest lepszy niż Thor, a kurde, nie wiem czy Kapitan Marvel nie jest lepszy niż Eternals, bo Kapitan Marvel była bardziej połączona z uniwersum. A Eternals to jest dla mnie trochę taki na siłę wpieprzony film, gdzie tłumaczą jakieś rzeczy, że oni się tam... No nie będę, nie będę wam mówił, bo nie każdy widział, ale no są tłumaczone rzeczy dla mnie. Dość słabo to jest napisane. Tak, wiecie, spóźnili się, jak na Marvela to... Wcześniej zawsze fajnie było wplatane rzeczy. Dostała czy? Wonder Woman, a nie oglądałem żadnego filmu z nią. Nie wiem nawet, co tam jest złego. No coś takiego. Kończył. Czy nie, no warto obejrzeć te Eternals, jak się ogląda filmy Marvela. Ale no... A co, a Spider-Man? Dupa. Spider-Man tak oddaje, że chłopie. Co? Nie widziała warto? Zniszczono twój inhibitor. Tylko pytanie, a nie no, też nie wszyscy widzieli Spidermana, no nie chcę tak pieprzyć. Chociaż o tej godzinie? Każdy może już widział. Ale Spider-Man mega zarobisty. Jeden z najlepszych filmów Marvela jaki widziałem. Ale też, kurde, duży wpływ ma na to jednak nostalgia i tak dalej. Się zastanawiam, czy jak jej nie będzie w następnych filmach Spider-Mana, czy ten poziom będzie utrzymany. Mocno wciągnąłem się w raz do uniwersu. Polecam każdemu, bo oddaję w lui. Co? Rozumiem, dzięki. Wiem, jest tam jedna postać, która była ta, gubernatorem USA. Tupę lekarzem, astronautą.
żołnierzem, policjantem. To jest właśnie niesamowite, to jest trochę taki Stan Lee, ale w tym uniwersum twoim. Nie? Nie widziałem trailer Moon Knight. Jestem Mariusz, ja nie oglądałem przecieków o Spider-Manie żadnych. Jedyne jakie słyszałem, ale to oficjalne były. Ja się mało staram oglądać takich rzeczy. Bo to też pieprzy, no. Mnie to nawet samo trailer, oglądaj trailer, o czasem wnerwia, bo niektóre te trailery to są chore. Wszystko ci pokażą. Po co film potem oglądać? Ty, my grę przeciągnęliśmy do 60 minut, nie złe dymy. Czy podobał mi się Spider-Man ten Far From Home? Tak. Czy poziom bardzo odbiegał? Kurde, nie wiem w sumie. Wszystkie Spider-Many z tym Tomem mi się podobają. Postacie są fajne, może fabuła była z tym Mysterio trochę takie, że on mu to oddał i tak dalej, ale mi się to podobało. Postacie zrobiły cały film. Salki dla ciotki. Nie, mi się wszystkie Spider-Many podobały. A ja, wiecie czego ja nie widziałem? Amazing Spider-Man 2 z tym Elektro. Ja czy widziałem tylko jakieś tam sceny, ale całego filmu nigdy nie obejrzałem. Nie wiem czemu. Muszę obejrzeć. Ciekawe czy powstanie coś z tym. Kończymy? Gierczak chciał godzinną grę, to ma. Kurde, nie trafiłem z killami, a fajnie bym ją zabił. Proszę, proszę, proszę. Tylko... Bardenga. Może jest Reala pod AP? Ostatnio jak grałem z Realem. Miesiąc temu to tak zrobiłem, że się przebudowałem potem. I przegraliśmy przez to. Bo nic nie zadawałem, pierwsze to. Tomek Kochlan. A właśnie ten film Uncharted ma być. Z tym aktorem. Zobaczymy. Ja się wnerwiłem, widzowie. Na to, że w tym Uncharted do tego starego typa nie będzie grał Robert Downey Jr. To byłoby idealne combo powielone z Marvela na inne uniwersum. Czemu tak? Jakiegoś chłopa wzięli, co w morda nie pasuje nawet. Czemu? Tego wiecie kogo? Tego samego czy jakoś tak? Jak on się nazywa? Za dużo pieniędzy by to... Ale przecież studio co robi ten film musi mieć kupę siana. Czekasz na polski film Wiedźmin? W dupę polski. Jakiś nowy Wiedźmin polski? A sorry Mariusz. No wiem Amy, właśnie dlatego lepiej nie oglądać. Ej, o się obsrałem. Jezu, no przecież dałem i odskoczyło, bo kół poleciało, rozumiesz to? Nie oglądałem Wiedźmina drugiego sezonu, właśnie słyszałem, że jest gówniany. Ale nie zebrałem się przez to, że tak słyszałem. Sadge dla mnie.
Widziałem Spider-Man, ten animowany. Jak to się nazywa? Widziałem, bardzo fajny film. Universe? Fajne, no. Nie oglądałem tego Wiedźmina drugiego sezonu, ale wnerwia mnie to, że tak opluli. Bo w sumie mieli zarąbisty materiał, żeby zrobić dobry serial. A zrobili na siłę jakieś gówno, nie wiem czemu. Oni w ogóle się na książce nie wzorują, a mieli. Tylko wymyślili swoją fabułę, po co? Przecież Gra o Tron już pokazała, że jak wymyślają swoją fabułę na siłę, to się kończy to gówniano. Znaczy na siłę, no tam nie mieli wyboru. Nie było książek, na których mogliby się wzorować. A racja, Anti-Clover. A kiedy ma być dwójka? Kozak dwójka. Kozak drugi sezon. Tylko trochę frajerskie niektóre akcje. Co to w ogóle? Co to znaczy? To Kozak czy frajerski w dupę serial? Trafię? Nie to co trzeba. 150 golda. Nie wiem, Łukaszu, ile on ma lat? On ma chyba 60 lat, nie? Siedemdziesiąt lata ma ten chłop od Gry o Tron? Ja pierdzielesz, sadgę. Ale może jeszcze pożyje te 20 lat. Jaka szansa? Ja pierdzielę, jakie broken gówno. Walimy ją, dawaj. Deda mam. Deda mam. Mam deda! Oni mnie śledzą. Nigdy tym gównem w dupę nie trafi. Siedemdziesiąt cztery w tym roku będzie miała, nawet się do końca nie zbliża. Tych książek. Lekkie sadgę, no ale co? Ej. Padnie? Nie. Trochę MRS-a zbudowała. Nie, książki są fajne do czytania, ale audiobooki są zarąbiste. Jak nie lubisz czytać książek. Oddają fest. Ja dużo audiobooków sobie słucham. Audiobooki oddają. Dawaj, dawaj, bo nam weźmie dwa inhiby. Ona R-kę odpaliła?
Ty, bo my to chyba trochę za bardzo przyciągamy już. Czy nie? Ja pierdzie, czemu? Aż tak ją zbiłem. Siedemdziesiąt minut gry? Luź z tym. Ciekawe jak bardzo spieprzą serial z Władcy Pierścieni. Też słyszałem, że robią coś. Ale już jest jedno Władca Pierścieni. Można olać drugie. Jak ja nigdy nie trafiam? Jak ja nigdy nie trafiam? Siedemset AD? Równiutko, no. Nice. Internet Cafe Simulator 2. 2? Ja nawet w jedynkę nie grałem. Głos jak Yoda. Skończ mi może. No chyba można, dawaj. Bo już raczej tu nie będzie więcej. Mówi się, że Amazing Spider-Man 3 może powstać, ale tylko dlatego, że ta wersja... Czytam, Mariusz, coś słyszałem. I właśnie, wiesz co, ja się obawiam. Kurde, żeby Disney i Sony się dogadywali na następne filmy, tak ci powiem. Żeby nie było tak, że będą chcieli uciec. Co się dzieje? Dwóch zabiłem? Jak? Jak? Jak ja zabiłem dwóch? Jak ja zabiłem trzech? Przecież to Luke zabiła! To nie jest The League of Books pieprzony. Który to sezon? Tej bety? Tej alfy pieprzonej? Nie mogę z tej gry, no. Dab dla Lux, chociaż wszyscy zarobiście grali, no co no. Giga chillowa gierka, naprawdę. Stoka, prawie stoka. Słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę